Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja jestem Pan Kawia i jest ze mną dzisiaj gość specjalny, Simagata. Hej! Ona jest tutaj bardziej zajęta jedzeniem batona niż budowaniem. Robimy sobie dzisiaj challenge. Tak, listen in build challenge. Agata buduje, a ja muszę to odtworzyć. Będzie śmiesznie. Mhm. No dobrze. To zaczniemy. Zrobimy pokój. Mhm. Będziemy robić sypialnię prawdopodobnie. Okej. Okay. Będzie miał... na boki będzie miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kratek, a w dół raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, już mam. Bardzo ładnie. Kolejnym krokiem wstawimy sobie okienka. Okienka sobie wstawimy. Jak? O! Proponuję okienka, które są z podstawy Simsów. Duże, największe, białe, najbardziej przejrzyste, bez żadnych ram dookoła. Okej. Okay. I na której ścianie to wstawiasz? Tak, na środku tej ściany, która ma 6. Okej. Okay. I z dwóch stron, tych co ma po 8, jedno będzie z jedną kratką odstępu od rogu, przerwy dwie kratki i znowu okno. I tak po dwóch stronach. Albo wiesz co, zaszalejemy i w te przerwy pomiędzy tymi oknami... Wstawimy też jeszcze okno, bo się zmieszczą 3. Nie wiem, drzwi też tu wstawiamy jakieś, żeby tak było realistycznie? Drzwi? No oczywiście, że tak. Dobra, drzwi weźmiemy z dodatku Zostań Gwiazdą. One są takie ładne, z paskami. I zrobimy je białe. Pojedyncze są. I wstawimy jakby na rogu, lewym rogu, tam gdzie nie ma żadnego okna. Dobra, mam drzwi. Mam nadzieję, że to te. Może tak, a może nie. Dobrze. Teraz wybieramy łóżko, bo będą ściany później, bo to mi zepsuje wizję. Okej. Okay. Będzie miejskie życie. Tak to się nazywa? Tak. Wygodne łóżko, na pewno wygodne, z takimi baldachimami jakby. No jest tylko jedna z baldachimem, więc dobra. Aha. I ono będzie białe. Biała pościel, po prostu elegancja, Francja taka będzie. I gdzie stawiasz to łóżko? I co później? A, gdzie go postawimy? No tak. Łóżko postawimy pod jednym oknem, które jest samotne. Okej. Okay. Żeby nam się to ładnie nam się tutaj to wszystko komponowało w tym pokoju sypialni. Dobra, teraz wybierzemy sobie szafkę nocną. Z Zostań Gwiazdą. Niska jest, co ja mogę więcej powiedzieć, w białym odcieniu będzie. Kwadratowa czy podłużna? Podłużna. I tą podłużną szafeczkę postawimy sobie jakby wzdłuż łóżka po prawej stronie. I teraz idziemy dalej. Na tej komodzie postawimy sobie kwiatek w białej doniczce, który jest w ogóle z podstawy Simsów. Mhm. Umieszczony po prawej stronie szafki. Czekaj, filtruję. Że dobrze. To jest taki krzaczek, on ma takie 3 albo 4 gałązki, taki dosyć niski. Okay, nie jest duży, biała doniczka jest.
No i co tu dużo mówić? No może trafisz, może nie trafisz. Kto wie, kto wie. Dobra, mam już tego chwasta. Dobrze, widzę, że masz chwasta. Widzę, bardzo ładny chwast. No i teraz... teraz wejdziemy sobie w obrazy. Obraz będzie z gruszkami z podstawy Simsów. I on będzie sobie wisiał równomiernie nad właśnie tą szafką. Tak, nad szafką będzie wisiał. A powiększony, pomniejszony? Normalnej wielkości, nie kombinujemy tutaj, nie. I bierzemy sobie do tego, jak już sobie powiesisz obrazek. No już mam. Bierzemy zegarek. Zegarek, który będzie wisiał po lewej stronie obrazu. A jaki zegar? Biały, okrągły, z podstawy. Okej. Okay. Po lewej stronie, tak? Tak, po lewej stronie właśnie naszych gruszek, tak? Później wchodzimy sobie do... Ojejku, to trochę mi to koliduje tutaj z moim zamysłem. Coś mi tu nie pasuje. Ale możesz sobie wejść już w komody. A, może być i taka. Wchodzisz sobie w komody i bierzemy Zostań gwiazdą, biała, ładna, z szufladą. Tak, biała, to jest najważniejsze, żeby była biała. Jasne. Żeby właśnie tutaj... O, jedna sugestia. Chciałabym, żebyś zmieniła łóżko na kolory czarne. Dobrze. Teraz myślę, że w każdym porządnej sypialni musi się znaleźć miejsce na komputer. Ej, a komodę gdzie postawiłaś? A, przepraszam, po lewej stronie łóżka. Myślałam, że... komoda z Zostań gwiazdą wyższa czy niższa? Taka malutka, znaczy to może nie jest komoda, przepraszam, szafeczka malutka. Taka szafka. Malutka szafeczka z Zostań gwiazdą, cała biała. Ten. No. Ty ciśniesz bekę, bo pewnie coś źle już wstawiłam. Nie. Dobrze. Potem wstawiamy sobie biurko. Okay. Pod biurko. Białe z podstawy, które ma po dwóch swoich stronach szuflady, a blat ma taki chyba szklany, można nawet powiedzieć. I ono będzie stało, jak masz łóżko, to po prawej stronie na ostatnim oknie. Na to stawiamy sobie komputer, tak widzę, co robisz, że jeszcze jesteś na biurku. Mhm. Bierzemy sobie komputer z dodatku Miejskie Życie. Dobra. Dobrze, teraz krzesełko sobie wybieramy. Nie wiem, czy... Wiesz co, ja bym jakieś światło sobie tutaj postawiła, żeby widzieć wszystko. No dobra, usta sobie byle jak, ja potem je usuniesz, bo ci będę kazała inne wstawić. Okej, okay, dobra, czekaj, wejdę sobie tylko w oświetlenie. Dobra, super. Dobra, i teraz krzesełko bierzemy z dodatku żadnego. Białe, typowe, biurowe krzesło. Ojejku, tutaj są dwa, wiesz, z podstawy. Aha, no to masz tak... problem. Aha, dobra. Niższe. Aha. Mniejsze, może tak ci powiem. Dobra, mam. Dobra. Teraz wchodzimy sobie w dywan. I chciałabym dywan, czarny dywan okrągły, który jest też również w podstawce. I on ma być tak ułożony pod łóżkiem, żeby zmieściły się tam dwa i wystawało spod tego łóżczaka jakby półkole. Mhm. Dobrze. Teraz chciałabym, żebyś pod oknem, pod oknem przy komputerze postawiła sztalugę niebieską. Od razu przy komputerze z widokiem na okno, tak? Malując sobie, możemy sobie tutaj obserwować świat.
tą taką zwykłą sztalugę, czy jakoś z... Tak, zwykłą sztalugę, poproszę sobie tam wstawić, żebyśmy właśnie mogli tutaj oglądać świat. One eternity later. Dobra, mam sztalugę. Dobra. Dobra, teraz wejdziemy trochę do hardkorowych rzeczy, bo zrobimy teraz podłogę. O, ja się tego boję. Tutaj będzie na naprawdę fail. Dobra. Ja bym chciała tak, słuchaj. Z podstawy to jest podłoga. Białe drewno, poziome paski. Teraz mi ciężko nawet stwierdzić, czy ty dobrą podłogę wybrałaś, czy złą. Ale to nieważne. Długie deski. No to może i dobrą, może i złą. Kto wie, kto wie. Później zobaczymy. Dobra, teraz przechodzimy do jeszcze gorszej rzeczy, czyli do ścian. Ścian też bardzo, zresztą mam taki problem. Dobra, już jednak nie mam problemu. Chciałabym z drewna, oczywiście to są ściany z podstawy. I teraz tak. One na dole mają jakby takie drewno do połowy, później mają niebieskie takie znaczki, to nie wiem, co to nawet przypomina. Taka kobieta, takie może krzaki, może to ptak. No to bym chciała takie biało-błękitne. I tych krzaków jest bardzo dużo na tym tak naprawdę, bo one tak wiesz, takich jest dużo. Tych znaczków takich, jakby taka tańcząca kobieta trochę kwiat, ptak lecący. Pamiętasz, że z bliska wygląda jakby głowa i sukienka. Z daleka ptak bardziej, tak. I wchodzimy w regały na książki i wybieramy z... dodatku Witaj w pracy, wielką szafę na książki. Ciekawe, czy z Witaj w pracy nie ma tylko jednej, chyba jest tylko jedna, nie, są dwie, jedna. Jedna jest, więc nie będziesz miała chyba wyboru trudnego. Już mogę mówić dalej? Jasne. W rogu pomiędzy komputerem a właśnie tymi regałem, będzie stała lampa, stojąca lampa, która jest w dodatku miejskie życie i to jest taki pałąk. Dobra, mam pałąk. Dobra, doskonale. Stolik. Teraz będzie tak, mały, niski, szklany. Mały, niski, szklany. O Boże, tutaj może być wtopa. I też chyba bez dodatku. Dodatku. Czekaj, okay. Tak? Tak, bez dodatku. Już mi tutaj wybiorę ci inny ten. A kawowy, dobra. I go jednak postaw teraz na tego środku tego środkowego okna. Mhm. I poproszę fotel z dodatku Witaj w pracy, który jest takim kwadraciakiem troszeczkę z ładną jakby poduszeczką na i on będzie cały biały. I będę chciała takie dwa, żeby one były, wiesz, jakbyś siedziała przodem do stolika, w sensie po bokach jest. Dobrze, już postawiłaś sobie, bardzo dobrze. Teraz weźmiesz, kupisz kwiaty kupisz. Trochę przyszalejemy. Nie wiem, czy to tu pasuje, chyba nie, ale to nieważne, tak trochę trzeba tutaj nam dać. Kwiaty, to jest, słuchaj, bukiet kwiatów w złotym wazonie. Tu są chyba, można powiedzieć, że róża, na zewnątrz inne kwiatki. Trochę wieniec, ale to nieważne. A, już widzę, postawiłaś bardzo ładnie złoty wazon, tak? Wariatu złotego, chyba że on tak wygląda u mnie. A nie, ma co jakiś tutaj. No dobrze. Teraz chciałabym. Ojejku, tu się nie da już tego zrobić. Kurczę. A to ten! Ja nic nie mówię. Cicho. Ja się nie odzywam. Cicho. Nic się nie odzywam. Dobra. Dobrze, i teraz wchodzimy sobie w
Wy co? No nie powiem ci w co. Potrzebuję akwarium. Czarne akwarium. Okej, okay, dobra. To będzie w zajęciach umiejętnościach akwarium? Chyba tak. W ogóle nie wiedziałam, że to jakoś tak się nigdy nie zagłębiłam, że to akwarium może być, no nieważne. Ale duże akwarium czy małe? Małe akwarium bez dodatku, który będzie idealnie pasował na tą małą szafeczkę przy łóżku, po lewej stronie. Mhm. Tak, tak, zdecydowanie. Na razie wydaje mi się, że chyba nic nie sknociłam. Na razie to wygląda całkiem okej. Okay. Tak sobie rozmawiaj. Teraz bym chciała... już momencik. O! Słuchaj, zrobimy sobie w pokoju zasłony na tych bocznych oknach. To są takie chyba żaluzje zawijane na takim pręcie i one jakby wchodzą do domu i one będą na każdym z tych oknach te, co są po trzy. Bo nad łóżkiem nie chcę, bo tam mi się to nie podoba. Nie. O! Dobra, mam żaluzje. Bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu. I teraz chciałabym, żebyś przy wejściu do domu postawiła... Oj, ci tam chyba miejsca nie masz. No dobra, nie, inaczej. Przy wejściu do domu masz miejsce, wybacz. Przy drzwiach chciałabym, żebyś wstawiła popiersie w czapce. Są dwa te popiersia, wiesz? Jedna jest z podstawki, a drugie jest... Ja chcę z podstawki. Okej. Okay. Jakby... Teraz bym poprosiła, żebyś pod gruszkami na tej komodzie po lewej stronie postawiła rzeźbę królika, zająca, nie wiem. Okej. Okay. No i co? No, czy ja coś tu jeszcze mogę od ciebie chcieć? Jakie jeszcze mam? Albo dobra, jeszcze zaszalejemy z jedną rzeczą. Tam, gdzie masz lampę, tą pałąk, pałąk, tak? No. Chciałabym, żebyś powiesiła... O! Taki... Słuchaj, to będzie stary portret. Taki, znaczy wygląda jakby to było takie stare zdjęcie, narysowane kogoś portret z podstawki, jak coś. Mhm. Wygląda jak właśnie bardzo stary, takie jakby zdjęcie i z czarną ramką. Czekaj, ja znajdę to. Ale to może to jest. Może to. Ja czasami mam absurdalne pomysły, wiesz. Więc mogło się zdarzyć, że sobie to wybrałam, tak? Nikt tego nie wyklucza. W żadnym wypadku. Ale ma czarną ramę, dobra. Powiedzmy, że to. Dobre. I teraz... ojej, kuś. Czekaj, sekunda. Teraz bym chciała, żebyś weszła w szafki pod telewizor. I zakupiła czarną szafkę z podstawy. Taką nisko. No pod telewizor, no. Po prostu. Tak. Dobra, mam. I chciałabym, żebyś na tym... W ogóle to nie ma sensu, ale to nieważne, śmiesznie to wygląda. Ale to nieważne, kogo to obchodzi. Czarną i stawiasz ją jakby przodem do tego łóżka. Przodem do łóżka i na tej komodzie stawiasz, słuchaj, telewizor. On tak ma być, tak malutko ma mieć przerwę, tam kratki, żeby ktoś tam mógł sobie przejść, czy tam coś. I na to właśnie będzie sobie stał telewizor, który jest chyba najdroższy z tych, które mają stać w ogóle na czymś tam. A wiesz, że możesz altem sobie na przykład podnieść i postawić inny telewizor? Tak, ale ja chcę klasyczny. Dobra. Bo tu wiesz, to ma być klasyka, tak? Nie jakiś tam wiesz, jak... No. O, i teraz, żeby nikt się nie zabił, postawimy sobie za tym telewizorem
ten wielki kwiat. Podłużny kwiat na długość tego telewizora. Z Miejskie Życie. I o, ten. Czekaj. I on ma być taki dosyć długi i cały ma być biały z takimi kratkami małymi. I tak o. Też dobrze. Dobra, teraz bym chciała lampę. No. Którą ty już sobie postanowiłaś kupić. Białą kulę z podstawy. Dobra. Ja ci dam tutaj zaraz kulę. No dawaj kulę. Kulę? Kula z podstawy. No dobra, jest tylko jedna kula, całe szczęście. I gdzie ją powiesiłaś? Nad telewizorem, nad trawą. Nad telewizorem jednak. Dobra, wiesz co, i tak tutaj będzie cięcie. No. Więc ogarnij mi u siebie udostępnianie ekranu. No dobra, to po prostu tobie będzie przestanie ci udostępniać. A w ogóle ten, tam, wiesz, ty może byś tam upchnęła na tej komodzie. Ej, przybliż tą komodę po lewej stronie. A gdzie ty akwarium? Gdzie ty te akwarium postawiłaś? Ja bym chciała powiedzieć, że ja tam mam taką, wiesz, malutką szafkę i na tej szafeczce jest właśnie akwarium, ale to nie. Ale dobrze, że ty byś tam upchała, tak? Dobra, słuchaj, dobra. To ja przechodzę. Udostępniam tobie. Tak. Zobacz, czy masz. Masz chyba. Powinnaś mieć przynajmniej. No dobra, no to mamy porównanie, co zrobiła Agata i co narobiłam ja. Myślę, że wyszło całkiem okej. No, prawie się nie myliłaś. Najgorszy błąd to twoja komoda po lewej stronie, ale to nic. No, weź pokaż jeszcze jakieś ujęcie takie ładne. Czekaj, myślę, że tu łatwo jakieś ładne znaleźć. O, to jest ładne. O. Idealne. Wspaniałe. Ja u siebie zrobię w takim samym rzucie. Dobra. Jeszcze mogę tak? No, zobacz, jak pięknie. O, super. A tak? Sesja zdjęciowa, dobra, ekstra. Dobrze, wspaniale. No to co? No będziemy chyba kończyć, co? Tak, już dosyć. No już dosyć, ale ja bym jeszcze to powtórzyła, wiesz? Ja z chęcią, ale teraz w drugą stronę. Ja fotele miałam w drugą stronę. A, no to już ominęłam ten błąd, ale to nieważne. Dobra, dziękuję ci bardzo serdecznie. Ja również. Pozdrawiam wszystkich Simmersów bardzo serdecznie. Pa! Pa!